Cześć, witajcie na kanale Wyczesane. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym wrażeniem suszarki Rowenta Studio Dry Glow. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja mam tak, że u mnie wszystkie sprzęty działają super wspaniale i bez żadnych przeszkód, a nagle wszystkie się psują w jednym momencie. I tak też się stało z suszarką. I musiałam sobie zakupić nową. Ale fajnie, bo trafiłam na Black Friday i postanowiłam, że sobie poszperam w internecie, zobaczę coś takiego ekonomicznego, ale też z dobrą mocą. Zależało mi na tym, żeby to nie była też jakaś super droga suszarka, bo ją używa też mój mąż, a jak to faceci, no niezbyt szanują takie rzeczy. A nie chciałam, żeby suszarka za 2000 się walała po ziemi. Więc tak, ja już ją używam, ale to było tylko raz. Pokażę Wam, jak ona wygląda w środku zapakowana w pudełku. Więc tak, ona jest zapakowana w kartonowe pudełko. Tu ma takie zabezpieczenia. Oczywiście instrukcja obsługi. Oraz suszarkę i koncentrator pary, powietrza pary. Minusem dla osób, które mają kręcone włosy, jest to, że nie ma dyfuzora, ale ja akurat mam proste włosy i wszyscy w moim gospodarstwie domowym mają proste włosy, więc mi to nie było potrzebne. I suszarka wygląda tak. No ma dosyć ładny design moim zdaniem i też mi zależało, żeby ona jakoś też nie szpeciła i nie wyglądała jak UFO. A wiele suszarek, które oglądałam, w ogóle wyglądały jak statki kosmiczne. Wygląda w ten sposób. Zależało mi na to, żeby miała funkcję jonizacji, którą ma. Ma 2300 W. Przy moich długich włosach jest to też istotne, żeby ona była mocna, żeby te włosy nie były suszone przez 30 minut, co przy takich tanich suszarkach zwykłych za na przykład 20 zł z Biedronki mi się zdarzało. Jak wczoraj suszyłam moje włosy, to wyszło mi ze stoperem, że przy bardzo mokrych włosach suszyłam 10 minut, więc dla mnie super. Ma tutaj funkcję zimnego nawiewu, ma 3 stopnie nadmuchu. Ja zazwyczaj używam dwójki, ale jak chcę, żeby w wcześniejszym modelu, który miałam, używałam dwójki, ale jak chciałam, żeby to wyszło szybko, no to trójki. No i też są 3 poziomy ciepła. I też zazwyczaj używam jedynki, a jak chcę, żeby było szybciej, to dwójki. Pokażę teraz Wam, jak ona jest na głośność i trochę się rozczarowałam, bo jak ją włączyłam do prądu, to mówię, no trochę tak w porównaniu do mojej wcześniejszej suszarki cicho działa. Chociaż no i tak, no suszarka trudno powiedzieć, żeby działała cicho, tak. I myślałam, że przez to będzie słabsza, ale no się pozytywnie zdziwiłam i naprawdę jest spoko. No, teraz Wam podłączę do prądu, to ona mi pomoże zza kadru. I tak. No jest to nawet... To było najmocniejsze. I to jest to pośrednie. No to jest w ogóle błąd. Więc ja na pierwsze moje wrażenie tej suszarki jest takie, że jest w miarę spoko, nie mam zastrzeżeń. Też próbowałam z tym generatorem, koncentratorem powietrza i bez tego. Ja lubię akurat z tą nakładką, ale wiem, że fryzjerzy zalecają, żeby bez tego suszyć. Jak dla mnie to nie widać za bardzo różnicy, ale mówię, ja wolę z tym. Od razu też mówię, że na naszym kanale wcześniej pojawiła się recenzja Oli, też suszarki Rowenta, tylko że obrotowej. No niestety ta firma jeszcze nam nie płaci za to, ale jakby chciała, to zachęcamy, bo przyjmiemy każdą możliwą pomoc finansową. Oczywiście ja sobie teraz żartuję, ale ja jak kupowałam tą suszarkę, to nie wiedziałam, że Ola też ma właśnie tej firmy suszarkę, a ja w sumie chciałam kupić Remingtona, ale jakoś tak przez ten Black Friday i przez to sklepowe zamieszanie stwierdziłam, a sobie wypróbuję, zobaczymy. Więc będę Wam na bieżąco jeszcze mówić,
jak ona się sprawdza, jak jej żywotność, jak moje włosy się zachowują, ale na razie jest ok. No, to by było w sumie na tyle. Widzimy się w następnym filmie i koniecznie zajrzyjcie do filmiku, gdzie Ola robi swoją recenzję obrotowej szczotki. Na razie, pa, pa!